Halo, halo widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie, muszę się wam do czegoś przyznać. Umówiłem się na wizytę u fryzjera, brawo dla mnie. Tak, bo tu już jest, wiem, że wy mi piszecie, że jest dobrze, ja co odcinek mówię, ale mi się strasznie trudno te włosy układa, więc musiałem się dzisiaj pochwalić, że tak będzie wystrzyżone. A w dzisiejszym odcinku zrobimy sobie odcinek po raz ostatni w takich troszkę, znaczy, ja po prostu skrócę włosy, dobra, ale po prostu przed pójściem do fryzjera. Dzisiejszy odcinek jest, prawda, o samych quizach znowu, ponieważ poprosiłem was o to, żebyście robili więcej quizów na mój temat. Oczywiście najwięcej quizów jest o tym, że jak dobrze znasz Chipsona, czy inne takie rzeczy, ale fajnie jakbyście zrobili jakieś inne quizy, niekoniecznie tego jak dobrze mnie znacie, ale może jakieś na zasadzie, że co zrobiłby Chipson na przykład i jakiś quiz na ten temat, więc róbcie takie rzeczy, wpadajcie na jakieś ciekawe pomysły i róbcie to oczywiście na samych quizach, a ja oczywiście z tego nagram odcinek jak tylko będzie okazja, a że dzisiaj jest okazja zrobić nowy odcinek, no dzisiaj znowu będziemy pewnie rozwiązywać takie quizy typu jak znasz dobrze Chipsona i tak dalej i zobaczymy jak dobrze sam siebie znam. I czekam aż w końcu jakieś pytanie się trafi, które mnie totalnie zagnie, nie? Więc jak się takie trafi, to będę szczęśliwy. Zanim jednak rozpoczniemy, to koniecznie zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie więcej odcinków samych quizów, a odcinki samych quizów wam się podobają, więc ja się bardzo cieszę. No i chyba tyle, no jakby, nie wiem, miłego oglądania. Dobra, uwaga, jesteśmy na samych quizach, wiadomo, wpisałem sobie Chipson, tradycyjnie fraza moja, która ma być, wchodzimy sobie tu na poczekalnię i uwaga, ostatnio były dwie strony, ile jest teraz? Są trzy strony, co znaczy, że są... O, dobra, już widzę tutaj jakiś quiz, którego wcześniej nie było, oczywiście, że już gadałem na ten, czekajcie, najpierw znajdźmy sobie jakieś quizy po kolei, które moglibyśmy zrobić, czekajcie, co my tu nie zrobiliśmy, Chipson, to jest 22 godziny temu w ogóle, co jest? Dobra, jestem bardzo ciekaw, co to jest, więc ja sobie to kliknę. Mam nudy, więc robię ten quiz i ogólnie to pozdro Chipson, jak to widzisz? No to pozdro, oczywiście zrobimy sobie ten quiz. W tym quizie dowie się, czy znasz, to już chyba robiliśmy takie rzeczy, dobra, pójdźmy sobie na następną stronę. Zobaczmy, co na drugiej stronie, to robiliśmy raczej. Jak dobrze znasz Stosta, to nie, jak dobrze... O, jak dobrze znasz Chipsona historię? O, dobra, to mnie zainteresowało, jak dobrze zna ktoś moją historię, to musimy sprawdzić. Sprawdź, jak dobrze go znasz, to nie... To też nie, bo to tak, w sensie ja nie, tak po tytule sprawdzam, bo się nastawiam, że tak powiem, za te same zdjęcia, ale tylko te mi się ładowały. Okej, okay. Jestem ciekaw, jakieś ci się ładowały zdjęcia. Hejka, dzisiaj stworzyłam test o w minecraftowych youtuberach, Milki Chipson Dave, przepraszam, że ten quiz jest taki krótki, mam nadzieję, że się spodoba. Dobra, ale to miało być o mnie, więc tu jest więcej osób. A, dobra, zróbmy sobie też. Odpowiedz poprawnie na pytania testu. Na końcu testu zobaczysz, jak dobrze znasz Chipsona. Powodzenia. Dobra, mamy trochę tych quizów. Myślę, że tyle nam wystarczy na dzisiejszy odcinek. Nie ma też co przesadzać. Zostawmy sobie coś na inny. Idźmy po kolei może od tyłu. Czyli to. Jak Chipson ma na imię? No to jest tradycyjnie, prawda? Wszędzie moje zdjęcia, ale oczywiście mam na imię Filip. To jest bezkonkurencyjna odpowiedź. Dobra. W jaką grę Chipson najczęściej gra? Ale to wystarczyłoby dodać pytanie, w jaką grę gram, bo w tę nie gram, więc Minecraft tylko. Czy Chipson ma więcej niż dwa kanały na YouTube? Oczywiście, że tak, tak, nawet więcej, no mam trzy nawet. Czy Chipson ma dziewczynę? Oczywiście, że mam. Ma, ale w Minecraft? No nie mam w ogóle. Ej, dobra, myślałem, że będzie ta odpowiedź mam, ale w Minecraft, ale dobra, to nie, na szczęście nie. Było same moje głowy, dobra. Troszkę trudne pytanie, kiedy Chipson nagrał pierwszy film z Palionowa? I to jest mega koks pytanie. Tylko są takie trochę daty, które dałoby się wydedukować. Powinno być 9, 10, 11 stycznia, bo odpowiedzią dobrą jest 10 stycznia oczywiście. Więc, no, kto nie wiedział, ten by tutaj nie zgadł oczywiście. Możecie w ogóle rozwiązywać te quizy i powiedzieć później, napisać w komentarzu, jak wam wyszło, bo ja jestem ciekaw. Troszkę trudne pytanie, kiedy Chipson nagrał pierwszy film za... O kurde, co? Pierwszy film za Among Us. No to będą któreś z tych dwóch odpowiedzi. Raczej to. Okej, okay, ale strzelałem. W sensie na pewno nie luty, bo wtedy Among Us jeszcze nie był na topie aż tak. W ogóle nie, chyba go nie było jeszcze wtedy. Znaczy był już, ale jakby nie był na topie. Te daty były bardzo blisko do siebie zbliżone, a ja cały grudzień nagrywałem Among Usa, więc wydaje mi się, że pierwszy odcinek był tak właśnie... Tak, to wydedukowałem. Czy Chipson ma sklep? O, oczywiście, że mam, tak? Nawet jest współwłaścicielem sklepu. O! Czy jest? Nawet jest współwłaścicielem. No, oczywiście, że tak mam z Davesonem, mamy szef shopa, więc polecam. Jak nazywa się sklep Chipsona? O, no oczywiście sklep szefów. Szefowie szefów? Szef shop. Oczywiście, że szef shop. Kto ma ze Chipsonem
trajny biznes w obecnym Palionowie. No, nie tylko w obecnym Palionowie, ale w każdym Palionowie zawsze tajny biznes only z Dave'em. To jest tradycyjnie. Genialnie, tu po prostu zielone zdjęcie, nic więcej. Fajne, polecam, fajny quiz, pozdro. Lecimy z następnym. Ej, to chyba ja robiłem ten quiz. Ja chyba ten quiz robiłem. Ej, dobra, nie będę go robił jeszcze raz, bo już go robiłem chyba. Ileż tu ma kanałów na YouTube? No to jest bardzo proste pytanie. 3, akurat z tych dwóch, no mało kto ma 6 chyba kanałów na YouTube. To by było już, kurde, za dużo. Który to kanał? Szczypson Plus. Szczypsona Games już nie ma w ogóle. W sensie kanał mój główny teraz jest Szczypson, a kanał vlogowy jest Filip Szczypka. Szczypson Games już takiego kanału nie ma, ale ten quiz był robiony tydzień temu. No to powinna być odpowiedź tutaj, tu jest błąd rzeczowy, prawda? Nie powinno tak być. Ile Szczypsona grop... Raczej 11 będzie. Co? Dobra, ja nie wiem. Znaczy, może tak, w sensie nagrałem więcej, ale opublikowanych może z 9, nie wiem. Jak się nazywa Szczypson? No, oczywiście, że Dawid Kochanek, oczywiście, że nie. Jak nazywa się Szczypson na Instagramie, okej. Szczypson przez 2N. Tu jest przez 3N, tu jest przez 2N, okej. Można było się pomylić. Ile subskrypcji ma na kanale Szczypson? Marzec 2021. No to będzie 120... O kurde. 4. Okej, dobra. Ej, odpowiedziałem na coś źle? Na co odpowiedziałem źle? Przepraszam was bardzo. Aha, wiem, na to. Dobra. Czyli 5 na 6, a tu 10 na 10. Super. Dobra, drugi quiz mamy za nami. O, tu mi się podoba. Kim był Szczypson na Palionowie 2.0? Szeryfem, profesorem. A, dobra, taka taktyka. Ale ja teraz jestem postawiony pod murem, bo ja muszę się wypowiedzieć na ten temat. No dobra, byłem. Jak Milki znalazła się na Palionowie? Weszła na swój świat i znalazła się koło Palionowa. Palion ją dodał na serwer, Szczypson podał jej IP. Fabularnie czy nie fabularnie? Bo nie wiem, dobra, ale to będzie dobra odpowiedź. Kto jest szefem na Palionowie? Dave i Szczypson? No oczywiście, jaka dobra odpowiedź, jak podobają mi się te pytania. Z kim chodził Szczypson? No i tu jest ciekawe pytanie, no bo żadne z tych. No i wiecie co jest najgorsze, że w tym momencie ja muszę zaznaczyć tu, ale tu nie ma poprawnej odpowiedzi, więc ja dam Pawła. Ale to jest zła odpowiedź, bo nigdy nie byłem z Emilią. Już o tym mówię od bardzo dawna, a to jest dalej jestem męczony pod tym względem. I dalej nie rozumie ją ludzie, wiele osób dalej nie rozumie i dalej się pyta, czy kocham Milki i tak dalej. Nigdy z Emilią nie byłem. Tyle. Dave i Szczypson byli dziećmi w Minecraft. Tak. Tyle. Subskrybujesz wszystkie kanały Szczypson, Dave, Syn Paliona, Klos i Palion? No oczywiście, że tak, oczywiście, że subskrybuję. 100% oczywiście jeden błąd zrobiony specjalnie. No dobra. Znowu kolejny raz, jestem wybitny, no znam się najlepiej, o kurde, co to jest za zdjęcie. Czy Szczypson ma rodzeństwo? Tak, mam brata i siostrę. Jak ma na imię Szczypson? O Boże, jakie do dupy zdjęcie, dobra, szybko to... Co jest angielski? O, dobra, tutaj. Czy Filip robi live na Twitchu? O kurde, ale żebym teraz dostał ten, no... Zdarzy mi się. Jak nazywa się na IG? Szczypson przez 2N. Zapraszam. Jak Szczypson nazwał dwie kurki na... Co? A, dobra, już wiem, osypek już Rawinka, dobra. Ja, to było tak dawno, że nie pamiętałem już. Jak nazywa się pies Szczypsona? Milo, oczywiście, że Milo, dobra. Szczypson, brawo, nie wiem ile masz punktów, ale to nieważne. Okej, okay, super. Polecam. Czyli to był quiz, bo tutaj był jeden od Pucio. A ja Pucio znam. Kojarzę przynajmniej. O, czekajcie, Pucio. Ty, ja już zrobiłem od płcia, to nieważne. Szczypson z kim ma sklep? O, ale są pytania, które się powtarzają. Sklep nazywa się, no kurde, Chef Shop. Z jakiej na jaką nazwę kanału zmienił Szczypson? O, to jest ciekawe pytanie. Szczypson Wrong... Co? Szczypson Games na Szczypson, okej. Okay. Czy Szczypson ma psa? Tak, mam, nawet w tym momencie szczeka mi za drzwiami. Krótki quiz strasznie, dlaczego taki krótki? Dlaczego? Widzowie, troszkę dłuższe. Ile Szczypson ma lat? No, jeszcze 19. Okej, większość osób... To jest fajne, teraz takie jest procentowo, ile osób dało, podoba mi się. Jak ma na imię Szczypson? No, Filip, i tu będzie 100%. No, tak czuję. Tak krótko. Dlaczego? Dobra, zróbmy jeszcze jakiegoś quiza. Tylko teraz pójdźmy może na... Dobra, weźmy to. Szczypson, co wolisz? Część druga. Część, no dobra, nieważne. Jak dobrze znasz tosta, Szczypson, to... No, już nie chcę takich... ten banalny quiz... Ile wiesz o kanale Szczypson? O, to dajmy sobie i pójdźmy na stronę trzecią.
czy dobrze znasz. Zobacz, czy dobrze znasz palionowo. Dobra, palionowo se sprawdźmy, czy dobrze znam. I jaki blok zabierze ci Enderman? Okej, okay, i tu jest po prostu mój nick. Dobra, zróbmy to, jestem ciekaw. I o kurde, jakie tu jest zdjęcie tej kurde ekipa. Dobra, idziemy jeszcze te quizy zrobimy. Jakiego zwierzęka chciałbyś na przyjaciela w Minecraft? No, ja bym bardzo chciał psa. Pies jest najlepszy. O, najwięcej procent na to jest. No i super. Aha, i koniec. No i pozdro. Kto był pierwszy... kiedy był pierwszy odcinek z quizów? O kurde. 13 grudnia? Nie wiedziałem, nie mam pojęcia. O kurde, ale mnie ktoś zagiął pytaniem w tym momencie. Jaki był odcinek 6 lutego 2020? Co? Co? Troll kolejka? Nie, zostałem oszukany. O Boże, dramat, nie wiem. Kiedy był odcinek chowany w Wielkim Palionowie? O Boże. To jest najtrudniejszy quiz, jaki mi się trafił. I nie wiem, która tu jest odpowiedź. Dobra, strzelam, że 7... Dobra, trafiłem. O dziwo. W ile czasu Szczypson znalazł diamenty na odcinku Pacio, nie masz ze mną szans? O kurde, jakie pytanie! 4.20? Nie, to było 4.30. Nie pamiętałem już, ile to było. Z kim Szczypson nagrał odcinek Wielki Pojedynek na Headwars w Minecraft? Z Wojtkiem i Mateuszem. Nie, ale z Wojtkiem i Mateuszem też zrobił... Ale z Szymkiem, no tak, przecież. Za szybko myślę. Ale podchwytliwe pytanie, jak mnie ktoś zrobił tu. No z Szymkiem było, no tak, ale z Wojtkiem też nagrywałem Headwarsy. Mnie zmylił, bo nie pamiętam, jak nazwałem. Kiedy był pierwszy odcinek z klonem? 1 października, okej. Okay. Kiedy pierwszy raz nie wrzucił filmu po ponad roku? O kurde. To był 18-19 stycznia, dobra. No, wiedziałem, że jakoś w styczniu właśnie, kurde. I to jest bardzo dobry quiz. To jest wybitnie dobry quiz. Brawo dla osoby, która to zrobiła. Kiedy odkryli wyspę Venoma? Dwie daty obok siebie, to jest strzał. No dobra, strzeliłem. Kiedy był odcinek, nagrałem nutę z Dave'em? Okej. Okay. 28. Myślałem, że to było bliżej Sylwestra, wtedy kiedy wrzucał ten. Kiedy znalazł lek, który uleczył klona? 3/10, tragedia. Przysięgam, najtrudniejszy quiz, jaki zrobiłem o sobie w Minecraft. Wielki szacunek dla osoby, która robiła ten quiz, naprawdę, szacun. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, zrobiliśmy trochę tych quizów, zostawię sobie te resztę quizów już na jakiś inny odcinek, więc jeżeli chcecie kolejne odcinki z samych quizów, gdzie sprawdzam, jak dobrze się znam, zróbcie jakieś mega trudne quizy, a ja je postaram się rozwiązać na odcinku. I oczywiście zaznaczcie w tytule, że bardzo trudny quiz, okej? I wtedy będę wiedział, że to jest bardzo trudny quiz. Tymczasem dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Trzymajcie się, pozdro, pozdrówcie mamę, pozdrówcie tatę, psa, kota, dziadka. Elo!